We wtorek 15 maja gościem Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich był Janusz Leon Wiśniewski, naukowiec i pisarz polski, którego książki czyta się z niezwykłą przyjemnością. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Podobnie jak w swoich książkach, pan Janusz dostarczył nam ogromnej dawki emocji przeplatanej fachową wiedzą. Mężczyźni mają oksytocyny, ci mężczyźni, którzy mają oksytocyny dużo we krwi, czyli tego hormonu wierności, mają bardzo długi czas refrakcji, a mężczyźni, którzy mają go mało, mają krótki czas refrakcji. Czas refrakcji, jakby to wtłumaczyć, jest to czas, który musi minąć od jednej ejakulacji do drugiej. Czyli mężczyźni, którzy są wierni i mają długi czas refrakcji, mogą drugi raz po 5 dniach, a mężczyźni, którzy mają krótki czas refrakcji i dużo, mało oksytocyny, mogą już po 5 minutach. Spotkanie zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną miało na celu promocję najnowszej książki Janusza Leona Wiśniewskiego pod tytułem Na fejsie z moim synem, która to niewątpliwie jest najbardziej osobistą z książek autora Samotności w sieci. Okay. Najnowsza książka Janusza Leona Wiśniewskiego Na fejsie z moim synem. Może kilka słów o książce? Faktycznie dla Państwa pewnie najnowsza, dla mnie to już przeszła historia, w lutym wydana, napisana w ubiegłym roku, w 2011, w jakiejś obsesji pisania, bo pisałem ją praktycznie przez 7 miesięcy, bardzo szybko. Jest to książka, która zadziwi moich czytelników, czy moje czytelniczki, dlatego że nie jest żadna romantyczna historia miłosna, której się ode mnie spodziewają, z elementami naukowymi, które nieustannie tam wplatam w te swoje książki. Jest to historia miłosna, ale innej miłości. Jest to historia miłości matki do syna, ja uważam, najważniejszej miłości w życiu i niezwykłej. Umieszczam swoją mamę, Irenę Wiśniewską, która jest również na okładce książki, w piekle i prowadzę z nią rozmowy. Mama zmarła mi, gdy byłem młodym człowiekiem i dokończam z nią niedokończoną rozmowę. Miałem takie uczucie, gdy zmarła, że nie dokończyłem z nią rozmowy. Mi się wydaje, że rodzice, dzieci zawsze uważają, że mogą z rodzicami później pogadać, a później nagle ci rodzice znikają z tego świata i mają uczucie niedokończonej rozmowy. To uczucie mi towarzyszy od wielu, wielu lat i w 2011 roku, 20 kwietnia, w jej urodziny, notabene w dzień urodzin Hitlera, postanowiłem tą rozmowę z nią dokończyć. Książka zaczyna się od przyjęcia z okazji urodzin Hitlera w piekle. Umieszczam mamę w piekle i ona z tego piekła na Facebooku ze mną koresponduje o wszystkim, o miłości, o teorii, o genetyce, o teologii. Interesuje się konkurencją, ponieważ jest w piekle, interesuje się niebem, więc i Bogiem. Jest dużo wątków teologicznych. Zadaje trudne pytania Bogu, dlaczego jest antyfeministą, dlaczego jest taki patriarchat, dlaczego, a przede wszystkim najważniejsze pytanie, dlaczego milczy w obliczu tego całego zła, które się na tym padole ziemskim dzieje. I rozmawiamy sobie o jej miłościach, o moim ojcu, jak to się stało, że Niemka, bo moja mama urodziła się w Berlinie, zakochała się w Polaku, obozie w więźniu obozu koncentracyjnego w Szczuthofie, spogląda na mnie bardzo krytycznie, na moje życie, na kobiety z mojego życia, na moje córki, na moje wady jako nosiciela testosteronu. Jest tam i spotyka w tym piekle niezwykle interesujących ludzi, no bo któż może być, ludzie interesujący są w piekle i Marilyn Monroe, i Kinseya, i naszą Marię Curie Skłodowską, i Jesenina, jest przyjście do piekła Osamy Bin Ladena. Jest to historia surrealistyczna, od razu ostrzegam, jest dużo surrealizmu. Ten model trójcy, niebo, piekło, czyściec jest sprowadzony do pewnej groteski. Tam się organizuje w tym piekle podróże integracyjne do czyśćca z nieba i piekła. Zastanawia się nad lojalnością, nad grzechem. Jest dużo historii miłosnych, wielu ludzi, których się tam spotyka. Książka inna, pełna wiedzy, trudna, ją nie czyta się tak od deski do deski. Czasami warto ją odłożyć, zastanowić się, pomyśleć. Książka, która jako jedna z niewielu ma dobre krytyki w Polsce, bo moje książki przeważnie krytycy krytykują, za co im bardzo dziękuję, bo zwracają na to uwagę. Ważna dla mnie książka, jak wydawca napisał, książka najbardziej osobista moja i tu się z nim zgadzam. Na pytanie o najbliższe plany literackie autor zdradza, że już niebawem na rynku pojawi się książka pod tytułem Hotel oraz pozycja literacka kierowana dla dzieci opowiadająca o przygodach tajemniczego genomka.